Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na kolejne otwieranki. Otwieranki, które obiecałam Wam na poprzednim filmie. Okazało się, że mam jeszcze mnóstwo nowych książek, mnóstwo nowości książkowych z tego miesiąca, które koniecznie chciałabym Wam pokazać teraz, kiedy są świeżynkami na półkach w księgarniach. Zaczynamy od książki, która opowiada o schyłkowym czasie mojego dzieciństwa, czyli latach 90. Napisana została przez Annę Gacek i nazywa się Ekstaza lata 90. Ta książka jest bardzo bogato ilustrowana. Jest tutaj mnóstwo zdjęć, ikon popkultury, które były znane w Polsce, ale także na całym świecie, bo jak doskonale wiecie, w latach 90. Polska otworzyła się na trendy z zachodu, wszystko do nas przychodziło w czasie rzeczywistym, więc razem z innymi narodowościami mogliśmy podziwiać dokonania, nie wiem, czy Michaela Jacksona, czy Madonny, czy też śledzić rozgrywki NBA. I właśnie w tej książce o tych tematach przeczytamy. Ja ją na razie przejrzałam sobie zdjęcia i doszłam do wniosku, że główny nacisk w tej książce autorka kładzie na Nirwanę i wszystko, co się z Nirwaną wiąże, czyli Kurt Cobain, jego żona i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, czy to będzie mnie interesowało, ponieważ Nirwana nigdy nie leżała w zakresie moich zainteresowań muzycznych. Kolejna książka to także książka o dzieciństwie, a przynajmniej dzieciństwem się zaczyna. Jest to powieść z serii skandynawskiej wydawnictwa poznańskiego pod tytułem Niebo w kolorze siarki. Podczas wakacji w 1969 roku bohater tej książki poznaje rodzeństwo Aleksa i Stelle. Są to dzieci, które całkowicie różnią się od niego. One pochodzą z zupełnie innego środowiska, z zamożnej rodziny. Zawiązana przyjaźń podczas tych wakacji ma swoje konsekwencje w przyszłości. Ta książka opowiada o tym, jak nasze dzieciństwo wpływa na naszą dorosłość, na naszą przyszłość. Także jestem jej bardzo ciekawa. I kolejna książka, która również dotyczy dzieciństwa, to Archiwum Zagubionych Dzieci, wydawnictwo Pauza. I ta książka opowiada również o pewnych wakacjach, jest upalne lato i małżeństwo artystów wyrusza w podróż z dwójką swoich dzieci. Oni jadą samochodem, jadą z Nowego Jorku aż do Arizony. I podczas tej podróży dochodzi w tym samochodzie do wielu scysji, wielu kłótni, wielu nieporozumień. Te dzieci oprócz tego, że śledzą kłótnie swoich rodziców, są świadkami tego, że rodzice mają do siebie mnóstwo pretensji, słuchają także radia, a w radiu opowiadają, relacjonują próby przedostania się dużej grupy dzieci z Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych. Więc ta podróż jest brzemienna w skutki. Ona niesie ze sobą dużo, dużo złego i dużo, dużo zmian w życiu dzieci podróżujących z rodzicami. I jeżeli mówimy o próbach przedostania się na drugą stronę granicy, to niedługo w wydawnictwie WAB ukaże się książka pod tytułem Mury. Historia cywilizacji. Zobaczcie, jak bardzo współczesna wydaje nam się ta książka, ten tytuł. Współczesna, ponieważ nie tak dawno Trump postawił mur na granicy z Meksykiem. Nasz rząd teraz próbuje postawić mur na granicy z Białorusią. Więc historia odgradzania się narodów od siebie jest bardzo, bardzo długa. Oczywiście wszyscy znamy mur berliński, wszyscy znamy linię Marzinota, ale także w tej książce autor opowiada o murach oddzielających posesje, posiadłości hollywoodzkie, więc śledzi całą historię odgradzania się ludzkości jednych od drugich. Więc myślę, że jest to nie dość, że bardzo aktualna rzecz, to także bardzo ciekawa. Islandzka powieść pod tytułem Ognie to historia Anny, która jest geolożką, jest matką, jest żoną i pewnego dnia ziemia się rozstępuje pod stopami Islandczyków. Wybucha wulkan, dochodzi do dużej tragedii, ale także dochodzi do dużych zmian w życiu tej naszej bohaterki. Ona poznaje mężczyznę, fotografa i na okładce piszą, że jest to tragedia rodzinna i thriller w jednym. Jestem tej książki bardzo ciekawa, ponieważ czytałam inną powieść tej autorki, powieść pod tytułem Wyspa, w której opisuje
Islandię odciętą od świata. Islandię, która musi sobie radzić sama ze wszystkimi problemami. Odcięta jest ona od dostaw żywności, od informacji z całego świata. Nie wie, czy reszta świata istnieje. I ta autorka już udowodniła mnie, że potrafi świetnie pisać, potrafi utrzymać moją uwagę. Zatem liczę na powtórkę z rozrywki. Lem w PRL-u to kolejna książka Wojciecha Orlińskiego, znanego polskiego lemologa, który na podstawie korespondencji, bardzo bogatej korespondencji Stanisława Lema, próbuje odtworzyć życie w PRL-u. Życie, które tak jak nas wszystkich dotykało także Stanisława Lema. Dotykało na różne sposoby. W tej książce przeczytamy o perypetiach związanych z ekranizacją jednej z jego książek. Przeczytamy o problemach z naprawą, ze zdobyciem części do jego samochodów. Zapewne wiecie, że Stanisław Lem był zafascynowany motoryzacją i bardzo cenił sobie swój samochód. Mamy tutaj także kulisy różnych perypetii z wydawcami. To są także listy do urzędów. Zatem szykuje się coś ciekawego. Z tego, co tutaj widziałam, komentarz od autorki jest dosyć skromny. Większość tej książki składa się właśnie z listów Stanisława Lema. Mamy też sporo fotografii. Także jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, że ukazała się taka książka, to informuję, bo myślę, że wiele osób zainteresuje. Joan Didion, amerykańska dziennikarka, znana przede wszystkim z książki opisującej swoją żałobę po śmierci męża. Napisała także mnóstwo artykułów, które zostały zebrane tutaj w tej książce pod tytułem Powiem Wam, co o tym myślę. Są to jej artykuły dotyczące wielu dziedzin życia. One powstawały na przestrzeni wielu, wielu lat, ale z tego co wiem, do tej pory są bardzo aktualne i bardzo współczesne. Zatem ta książka również ląduje gdzieś na szczycie mojego stosu do przeczytania, ponieważ także kusi mnie tą piękną okładką. A teraz książka, którą właśnie czytam. Książka polskiego autora Tomasza Stawiszyńskiego pod tytułem Ucieczka od bezradności. Jest to książka złożona z kilkunastu rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów opowiada nieco o czymś innym, ale te, które przeczytałam, związane były ze śmiercią, żałobą, smutkiem, przeżywaniem smutku. Autor rozprawia się z różnymi mitami związanymi z tymi nieobcymi nam uczuciami. Przede wszystkim zastanawia się, w jaki sposób są postrzegane przez współczesną kulturę, przez schyłek kapitalizmu, który teraz mamy. Czy śmierć jest czymś, co jest naturalne, tak jak było w ubiegłych stuleciach? Okazuje się, że absolutnie nie. Osoba pogrążona w żałobie po kimś bliskim uznawana jest bardzo często za osobę niepotrzebną w towarzystwie, persona non grata. Nikt nie wie, jak z takim człowiekiem postępować. Smutek, depresja, zmartwienia to rzeczy, które niemile są widziane w naszej kulturze. Osoba pogrążona w żałobie jest osobą niewydajną w pracy. Wobec tego jak najszybciej trzeba ją przyprowadzić do normalności. W związku z tym w najnowszym wydaniu Biblii psychiatrów w Stanach Zjednoczonych, czyli spisu wszystkich chorób i sposobów leczenia, żałoba trwająca dłużej niż 2 tygodnie została uznana za jednostkę chorobową. Wyobrażacie to sobie? Jest to książka, która niezmiernie mi się podoba i czytam ją z ogromnym zainteresowaniem. Już teraz Wam ją polecam. Jej tytuł powtórzę jeszcze raz, to Ucieczka od bezradności, a autor to Tomasz Stawiszyński. I jeżeli chodzi o kondycję naszego współczesnego świata, mam tutaj taką książkę, która ma tytuł Koniec jest zawsze blisko. Autor tej książki, Dan Carlin, przygląda się różnym końcom świata, różnym tragediom nawiedzającym naszą cywilizację i nasz świat, ale także zastanawia się nad tym, jakie tragedie mogą przydarzyć się naszej cywilizacji, jak nasza cywilizacja może się skończyć. To jest książka, która oczywiście opiera się na gdybaniu, ale także na faktach historycznych. On pisze tutaj o upadku Rzymu na przykład, o pandemiach, które miały wpływ na zmianę władców.
i zastanawia się, co może być końcem naszego świata. I jeszcze jedna książka. Jak wiemy, na wszelkie końce świata, na wszelkie smutki, najlepsza jest przyjaźń. I książka, którą tutaj próbuję właśnie wyjąć, jest to książka o Prescocie, wymyślonym kocie, kocie gadatliwym, kocie, którego wszędzie pełno, ale kocie, który nie istnieje. Jest tylko wytworem wyobraźni chłopca, który mierzy się z różnymi problemami. I to niekoniecznie problemami dziecięcymi. To są problemy, które dotykają całą jego rodzinę. Na przykład rodzice kłócące się szeptem, stosy rachunków, pustki w lodówce. Czyli no, problemy, które są namacalne, to nie są wymyślone rzeczy. I ten chłopiec przed tymi kłopotami, przed tymi zmartwieniami ucieka w wyobraźnię, a towarzyszy mu zawsze kot Prescott. Moi drodzy, to są wszystkie książki, które na dzisiaj przygotowałam. Było ich chyba 10, ale nie wszystkie książki, które zainteresowały mnie w październiku. Tak więc kolejne otwieranki, prawdopodobnie już w listopadzie, zawierały będą także część książek, które ukazały się w październiku, bo jest ich absolutnie wielki, niezmierzony wysyp i mnóstwo z nich jest świetnych, bardzo dobrych, bardzo interesujących, takich, które chcę widzieć na swoich półkach. Powiedzcie mi natomiast, czy któraś z tych książek, które dzisiaj Wam pokazałam, ma szansę na to, żeby znaleźć się na Waszej półce? Jeśli tak, napiszcie mi, jakie tytuły Was zainteresowały i którą książkę chcielibyście przeczytać. Tymczasem żegnamy się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, 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 pa.